Eddie, chciałbym Cię zapytać o emocje, jakie wywołuje The Voice of Poland. Czy będzie tak jak w poprzednich edycjach, że wszyscy będą płakać? Ja Ci nie odpowiem na to pytanie, natomiast mam pytanie dla Ciebie. Tak? Powiedz mi, czy Ty wiesz, czym się różni artysta od celebryty? Że ma talent. No tak szczerze, powiedz, tak żeby wszyscy zrozumieli, czym się różni celebryta od artysty? Celebryta przede wszystkim nie ma talentu, jest we wszystkich plotkarskich pismach, a artysta, tak jak ty, błyszczy na scenie, olśniewa swoim talentem i powoduje to, że jej fani są szczęśliwi. A to co powiedziałeś do Roberta Kozyry, że jestem celebrytą? Jeżeli rozumiesz tę różnicę, to dlaczego tak włożyłeś mnie do tej półki z celebrytami? Jeżeli tak powiedziałem, no to był mój błąd, ale nie uważam tak. Chciałem przekazać, że przede wszystkim jesteś artystką, żeby Robert Kozyra wyraźnie odróżnił celebrytów od artystów. Ale Robert Kozyra odróżnia celebrytów od artystów, a ty tego nie odróżniasz. Myślę, że odróżnię. Czy byłam kiedykolwiek dla ciebie niemiła? Nie. A wiesz, ile dziennikarzy w Polsce, którzy się starają o rozmowę? Wiem. Czy kiedykolwiek ci odmówiłam? Nie. A teraz ci powiem, że to jest nasza ostatnia rozmowa. Naucz się odróżniać celebryty od artysty i nie obrażaj ludzi. Dziękuję. Dziękuję.